tutaj też nie ma. A dobra, mam cały. Dobra, to zostawiam. To zostawiam. To tutaj. To tutaj. Tam, to nie tu. Tylko tu. To tutaj. To jeszcze tutaj. Okidoki, to co, kotwica w górę? Mhm, chyba tak. Dobra, podniesiona. A nie, Marcin jest na tym, na tratwie, wiesz? Ma. Stoi, tylko że prawdopodobnie zginie, jak tak za długo będzie stał. Mam. Dobra, jest w cholerę bananów, to ja biorę banany w pieprzą. Kotwicę w górę? Tak. Tylko silnika jeszcze nie uruchamiałem. A weź tam odpal. Poszło. Kurde, on chodzi, wydaje mi się, z takim tempem, jak chodził na deski, nie? Mhm. Ale może mi się tak wydaje, nie na wiem. Na kwiatki. Kurde! Bloody bastard. Dobra, to odkładam, to odkładam. Aha, nie wiem, czy jest sztorm, czy co, ale nie płyniemy nic. To są twoje skrzynki, mam rozumieć? Tak, moje. To paliwo ci zabrałem. Dobra. Ja się to będę miał jakieś. Wiem, że wiem, co tu mam i ewentualnie nie muszę szukać później, biegać. I... Znaczy teraz już jak remont został zrobiony, to sobie możesz trzymać, nie? To ja po prostu przekładałem, jak robiłem remont, tak? Dobra. Więc żeby mi to nie zawadzało, postawiłem wszystko w jednym miejscu i poroznosiłem. To mówisz, że nie płyniemy? No właśnie, słabo. No tak, bo to całkowicie pod wiatr. No. Zresztą widać po wyspie, że względem wyspy, że w ogóle się nie przesuwamy. A nie ma innej zielonej? Jest, no ale tam na tej na pewno nie byliśmy, o. W sumie nawet nie, nawet na radarze mam tylko tą jedną, na której nie byliśmy. Bo jest tam obok wyspa ta zielona, ale tam na pewno byliśmy. Mhm. Skoro tak twierdzisz. W sumie weź, nie wiem, wyłącz może na razie ten silnik od... Sztorm jest taki, wiatr też tak wieje, że... No jak chcesz. Chociaż nie, w sumie nie, bo będziemy się cofać. No będziemy się cofać, no. O, bo wtedy nie, ten nie. Nie da rady. Sam żagiel.
No ale brakuje tej kurde sztabki tytanu. A. To jest fakt. Dobra, to ryba, owoce. Kurde, nie mamy surowych ryb. Nie mam nic. Dobra. Chyba, że nie wiem, idziemy spać, zobaczymy. A myślisz, to coś da? To no, da tylko Marcin jest ze dwu, nie? No, a chodzi tu co chwilę. No, ale nie odzywa się. Teraz drzewa kosi. Także nie wiem. Czemu on tak? No bo nawet się cofamy, ale silnik nie daje rady. Co ty gadasz? No, czekaj, jakbym chował żagiel. Tak leciał chyba na ten, na kwiatki, no, jest na kwiatkach. A kurde. Czy jeszcze gorzej? Co, ty jesteś jeszcze gorzej? Jak ściągnąłeś? No. No to dlatego mówię, że żagiel zawsze coś daje, nie? Ale to jest bez sensu, no teoretycznie jak wieje wiatr, no to żagiel chowa, żeby ci nie zwiało nigdzie. Zastanawiam się, czy tego drugiego silnika nie zrobić, nie? Po prostu. No ale czy to coś da? No. Tylko, że trzeba by było ten przesunąć, nie? Tutaj zrobić ramament znowu. Bo byłoby teraz miejsce, tylko ten by trzeba było przesunąć o jedno w lewo i teraz zrobić tu jeszcze drugą dziurę. Tylko znowu szkoda paliwa, kurde, nie? To w drugą stronę będziemy pędzić. Wydaje mi się, że po prostu za pierwszym razem, jak podłączyłem bezpośrednio ten właśnie zbiornik tutaj, tak jak jest teraz, to szybciej to koło szło, nie? Tam się coś kłócą. Dobra, czyli tak, 5 sztabek, ale a układ scalony z czego się robi? Ze sztabki? Sztabka miedzi i maź. Sztabka miedzi i maź, to jest. To jest chyba plastik. Układ scalony, gdzie ten gnój, kurde mi tu. Oj, mam go. Tylko nie chce mi się go zbierać, weź tam. Gdzie on jest? Na tych. Na plonach. W środku. A, tu. No bo ja go zabiłem. No ale czemu tutaj? Nie wiem właśnie, czemu on tutaj wlatuje w ogóle. Dobra, układ scalony jest. I jeszcze mi tylko zostało linę wziąć. Dobra. Wiatr dalej w drugą stronę, nie? To tak nie dopłyniemy nigdzie. Zaraz zobaczymy właśnie, czy to wyjdzie. Trudno, trochę paliwa zmarnujemy. A weź zdarzysz kotwicę i wyłaś. Tak zrobię, żebyśmy się nie cofali. No. Okej. Dobra, może tak. Zbiornika nie ruszam na razie, bo może się okaże, że w tym samym miejscu będzie. Aha. Natomiast silnik. Out. Aha, potrzebuję plastik, bo potrzebuję w tym momencie podłogę przebudować. I w ogóle tam inne rzeczy. Drewno potrzebuję z góry. Ciach, ciach i ciach.
Okej, okay. Trzeba będzie wzmocnienie zrobić. Podłogi. W jednym miejscu. Kurde. Czemu to? Okej. No bo tu jest ten słup. Muszę go przestawić. A żeby to zrobić, potrzebuję gwoździe. Ja, jak dam go tutaj, czyli tutaj by jeszcze był potrzebny. Znaczy nie, tu jest... Aha, dobra, jest okej. I tu, a tego nie może być. Kurde, nie zawali się to? Nie. Dobra, bo jakby się coś zawaliło, to ja pierdzielę. I... Czekaj. A połączysz w ogóle ten? Właśnie Tak, połączę, tylko czekaj, bo właśnie... myślę, jak to zrobić. Dobra, ja sobie połowię rybek trochę. Dobra, okej. Byśmy zrobili tak. Próba. Odpadki, lina. Ojej, liny jeszcze potrzebuję. Cyk. No tu. To on by musiał być tu. Dziura musiała być tu, w ogóle czekaj, bo to wzmocnienie muszę zrobić. Tam trzeba było sztabkę chyba jedną. Ja. Dobra. Tak, to tą rurę zabieram. Tą też. Zbiornik trzeba będzie raczej przestawić, ale trudno. Będę musiał kotwicę. Co kotwicę? Przestawić. Tylko nie wiem gdzie jeszcze i jak. To jest okej. Dobra. Załatamy tutaj. A co ty tam robisz, Grzesiu? No przebudowę robię. To się trzyma na tym, to na tym, a to na tym. Dobrze, tu się nic nie zawali. Dobra, muszę podnieść kotwicę. Pomyśleć, jak ją ustawić. Tu moglibyśmy ją ustawić. Czemu nie dasz jeden do przodu? Czekaj. Odejdź tam. Spadniesz. Odejdź no. To
tak chcesz powiedzieć? Powiedz po prostu patrzę uwagę. Kurde. Ten stół trzeba przestawić tam. Deski, panowie. Na górze. Dobra, Paweł, zmieściło się. Bogi, czekaj, da. Tylko tu mówię, muszę poprzestawiać. No i git. To muszę dać tutaj. A połączyłeś to? Nie połączyłeś tego. Jeszcze nie. Sekund 5. Tylko to naprawię. Wiatr jest dalej w drugą stronę. A co, my powoli płyniemy? Chcieliśmy, ale słabo. Ty, ogólnie na prawo jest mała wyspa. To dawaj na to małą. Ile? Grzesiek. Czekaj. Trochę żeś to dziwnie tutaj zrobił. Kuźwa, znowuż to przestawiać, ja nie wiesz. Eta. Fancy. Robimy to tu, żeby na środku nie stało. Ten zupownik to też tak trochę będzie tego grilla postawiającego zupownika. No nie wiem, kuźwa, jak się okaże, że wcale szybciej płynąć nie będziemy, to się wkurzę. No to odpalaj. Paweł, gotowy? No. Dawaj do tej małej wysepki. Do tej małej tu? No, jak ją widać, jest niedaleko, to czemu nie? Moment. Tak, na prawo. Dobra, odpalam. No. Czekaj, bo w drugą stronę kręci, kurde. Kratam. No widzisz teraz, jak kręci Gregor? No bo teraz się coś zmieniło. Jeszcze, no. Które dwa kable? Wejdą? No, to jest błąd. No, był jakiś bug po prostu, nie? Można było zrestartować w ogóle ten. No. Niepotrzebnie chyba drugi silnik, no ale dobra, już niech będzie, no. Ale ja widzę dużo ludzi na drugim mienie. Łukaszek coś tu pisze, co on tu? Ile, bo mnie chyba wołali coś tam. Dobrze. Widziałeś, Grzesiu, ten? Co napisał Paweł za komentarz? No, do Łukasza Kota? Gdzie on poszedł? Nie wiem. To jest ta wysepka? Tak. Muszę się kotki zarzucić. Kotki cały dół. Grzesia nie ma. Gdzie poszedł? Nie wiem, mogę wołać. Aha. Wyłącz silnik. Wyłącz silnik. Dobra, ja zaraz też schodzę. Kotwica. Gdzie jest kotwica? Tutaj. Paweł. No? Widziałeś, jak silniki teraz zasuwają? Mhm. Kurde. To są błędy właśnie w grze, których trudno poprawić. Bo raz płyniesz normalnie. Coś wyrzuciłem.
Kurde. Oho. Dzidę wyrzuciłem. Nie ma tu gdzieś mojej dzidy? Nie wiem. Nie widziałeś, że się dzidy? Dobra, mam. Oho. Już znaczy kogoś żywe. O. Coś ciekawego tam jest na tej wysepce? No, właśnie... mam zaraz księgę na tym wierzchu. To ja już idę tam po prostu tą wyspę przeszukiwać. Aha. Chociaż nie jest ona chyba za duża, nie? Nie, to jest mała jakaś wysepka. No. Księgę mama. No, no to widzisz, to opłaca się nawet po te skrzynki, żeby tytan wydobyć ewentualnie, nie? No tak. Na te małe wyspy też zalatywać. Na długo starcza ten? Wykrywacz? No. No, trochę jest. Ale sam wykrywacz się chyba nie niszczy, nie? To tylko bateria. Niszczy się, nie. Co ty gadasz? Dobra, tylko jedna była skrzyneczka. No, mała wyspa, nie? No to. No, ale zawsze coś. No, a co, a było coś ciekawego, cennego w tej skrzyni? Nie, deski, plastik, standard. Standard. Nie? Nic nowego. No tam gdzie jestem, no wiem, wiem. Kuźwa, czemu ja się nie wiem? No. Kupiłem. Kupiliśmy przecież, no kupiliśmy tam kontakt. Nawet jutro mogę zrobić. Rafę, chcecie sprawdzać? Nie wiem, znaczy możecie się przepłynąć, zobaczyć czy jest coś ciekawego. Tylko byśmy musieli się przespać, nie? Czekaj, zaraz. Zanim się przyśpimy. Moment, się meczyk zaczyna. Jaki znowuż meczyk? Kurde, nie denerwuj mnie. Z Włochami, co? Polska Zambia. Ciekawy mecz, Grzesiu. Z Włochami gramy teraz. Nie interesuje mnie to. No ale będziesz mógł, zaraz nam głośniej będziesz słyszał i tak. Ważne, żebyś grał w międzyczasie. Zaglądać możesz. Ciekawe co. Surowego konia. Co ty masz do tego orange grubas? Zakładam, że tych nasion mamy pod dostatkiem, ale sprawdzę. Oni tylko do momentu firmą zewnętrzną musieliście dogadać. To co mówiłeś? Jeszcze jedną sztabkę tytanu potrzebuję. No, no jedną, no. Ale my teraz... nie ma. My teraz potrzebujemy ten zbiornik na wodę, nie? Tak, tak. Dobra, odpalaj ten. Kotwica do góry? Spadamy? Kotwica w górę, no. Dobra. Poszło. I drugi. Nie wiem, czy to ma znaczenie, jak są dwa, ale... Żagiel w tym momencie już niewiele chyba robi. Osiemset, dziewiętnaście, osiemnaście, siedemnaście, szesnaście, dziewiętnaście, szesnaście, żeby nie nadążał liczyć. No, już jest 800. Nieźle. Let's go. Jakąś baterię ci naładować? Nie, ładowałem jedną. Mam tu... Okay. No, mam jedną. 8. Ale możesz stworzyć jeszcze jedną, żeby okay. Były dwie zapasowe. Jedna do radaru, a druga do tego... Do tego odkurzacza. Dobra, dobra. Oj, się kolejna wyspa. Kurde, ptak! Zabiłem go? A jest, faktycznie. Dziwnie zleciał. Pak, pak, pak! Ciach, ciach. Tutaj mięso. Nie.
mieć plastik i to, dobra. 600 do końca. 650 dokładnie. Co? No, ja mam 50, a nie mam 20. Ła, skrzynka, znaczy tam. Beczka, dobra, plastik i to. Dobra, mam baterię. Dobra, beczki dwie z przodu, jedna po lewej, druga po prawej. O, czekaj. To po prawej. O, o, o! O, no! O, no. No. Powiem ci tak. Dobra, mam tam z lewej. O, kolejna rzeczka się pojawiła. Duża w sensie? Zielone. Bardzo dobrze. Beczka po prawej znowu. Czekaj, wezmę ją chyba. Ty jak weźmiesz, to dobrze. Gdzieś dać baterię? Daj do skrzynki. O, mam tutaj masz baterię, dobra. Krzysiu, no? Będziesz jutro ze mną na mecz? Co? Jest bardzo ciekawy mecz jutro. Ale co jutro? Jutro jest mecz ten. Siechnice Zambia. Oglądasz ze mną? Ale gdzie mam oglądać? Jest mecz. No i? Co, ja może mam jechać do Siechnic, kurde, ja nie mam co robić, gdy... Ale obejrzyj sobie, jak grałem z Zambią. A weź przez to. Ja mam lepsze rzeczy do roboty. Siedzieć i pierdzieć stołek. Dokładnie tak. Nie. Ja potrafię grzyć. Wiesz, co ci powiem, Grzesiu? No. Ja to potrafię pieniądze napierdały przepierdać, ale ojciec to już zupełnie. Duża wyspa na lewo. I już widzę orła latającego. No to właśnie wyspa. Gregor, ja mam do ciebie pytanie. Ile ty płacisz za twój telefon? Nie wiem. No dobra. A ile masz internetu w pakiecie? 10 giga bodajże. W ogóle z tego nie korzystam. Na telefonie w ogóle? No nie, no na tym moim złomie nie da się internetu włączyć. A na tym drugim, co masz? No to tam mam kartę taką dodatkową i tam jest też chyba 10 giga tylko. To mój ojciec płaci 50 zł i ma tylko 2 giga internetu. Co? Jakie to jest sieci? W T-Mobile. Jezu. Co za antyreklama. A to nie jest jakaś stara oferta po prostu? A ja nie wiem, przedłużył. Aha, no to... No to nice. Jak tam? Nie, no to... A, strasznie. Troszkę w lewo jakbyś odbił? Właśnie tak będę próbował. Webeczka na lewo. Widzę. Nie, ja bym... Co my się tak kibiemy, prawo, lewo? No sztorm jest. Trochę tak. Skończył się. A nie. Ale wyspa taka niczego sobie. Kurde, potężna. Beczka? Źle tutaj jest, tu jeszcze jedna beczka jest, Grzesiu. Bierz ją. Weźcie po prawej beczkę jeszcze. A, po prawej? No, dobrze. Po lewej ty. A no jest tu z przodu. Skakuj od razu. Powiedz kiedy ten. Kotwice i tak te sprawy. Jeden silnik już wyłączam. Nie. Dawaj w prawo, Grzesiu, trochę. Ty, a drugi silnik znowu się zbugował. Powoli chodzi. No. Dobra, palę ten. O, a nagle drugi chodzi teraz dobrze. Ty! Może dwa muszą być. Ej, jak jeden silnik wyłączam, to ten drugi zaczyna tak powoli właśnie chodzić. No, to właśnie umiecie, że muszą być dwa. Dobra. Kotwica. No, nie jest źle chyba. Dobra. Mamy. Ja robię skok do wody. Ale ja muszę zostawić trochę rzeczy. Ja już mam dość. Już mnie diabnął. Ja tu muszę wejść od strony. O! Jestem bezpieczny. Tylko szkoda, że nie mogę wejść od strony ten. Co za dziadnie. Forest płyn. A gdzie ty dzwonisz? W ogóle tu bym jeszcze gdzieś skrzynkę postawił na drewno. Aha.
na dole, żeby była. Żeby nie trzeba było do góry latać po drewno na opał. A tylko już nie ma chyba zapasowej skrzynki, a to dupa. Walić to. Ja cały czas gdzieś myślałem, że ty masz ten w orange. Nie,